Witam na kanale Retrownia, gdzie gramy sobie Final Fantasy VI po polsku. Witam was chyba już w 14 odcinku. W poprzednim odcinku mieliśmy pojednanie przede wszystkim z Imperatorem i został przedstawiony nam plan pojednania z Esperami. Terra została wysłana z generałem Leo do Tamasa. Tutaj poznaliśmy pewnego staruszka, który nie chciał za bardzo nam nic mówić o magii, coś tam ściemniał, że nic nie wie. Ale gdy poszliśmy spać, okazało się, że nastąpił tutaj w wiosce pożar, gdzie jego wnuczka jest uwięziona. I teraz idziemy sobie tam właśnie do tego domku, nie wiem tylko który to jest, ale chyba ten, co był wcześniej niedostępny. O właśnie. I spróbujemy ją uratować. Realm jest w tym domu. Tutaj się dzieją dziwne rzeczy. Realm. Dobra, dziadek, dołączaj do drużyny. Co robisz? Odejdźcie. Magia jest zakazana. Magia? Nieważne. Realm jest w środku. Jak widzicie, dziadek coś tu potrafi z magii. Kolejna ciekawa postać. Magia miała nie istnieć podobno. Burmistrzu. Dobrze. Naprawdę nie ma wyjścia. Cofnąć się. Okazuje się, że w tej wiosce magia to jest normalna rzecz. Odejdźcie, płomienie. Praktycznie każdy mieszkaniec ją zna. Taka ciekawostka. Jeszcze gorzej się zrobiła. To na nic, ogień jest zbyt wielki. Trzymali tu za dużo ognistych różdżek. Chodzę. Czekaj, też idę. Ja też, ty lepiej zostań, staruszku. Głupcze, może jestem stary, ale nie słaby. Szybko. Dobra. Szybkie wyposażenie Strago, żeby on coś tutaj miał. Akurat ta różdżka to by mu się przydała. Niech on ją sobie ma. Damy mu jakieś reliki na szybko. Nie wiem, co mu tu dać. Częściej atakujesz zaskoczenia, niech ma. I ten Cure Ring mu damy, żeby tam miał ten regen. No i damy mu jakiegoś Espera, żeby coś tam mógł używać. Tutaj się przyda posiadanie Shiwy, więc tak to zróbmy. No bo z racji tego, że tutaj wszystko płonie, to ogniste, znaczy lodowe ataki będą super. Unikaj płomieni. Powiedz szybko. Powiedzieć łatwo, szybko. Szukajmy Realm. Dobra, będziemy się starać unikać płomieni. O ile to będzie, no właśnie, w miarę możliwości. Balloon. Dobra, tu patrzcie, lock. W umie Ice 2, więc walimy od razu z grubej rury. Zobaczę tylko, czy to wystarczy. Bo jak nie, no to jeszcze zaraz poprawimy drugim Ice 2. No, a nie, wystarczyło. Także tak by to wyglądało. 700 expa, bardzo duże ilości tutaj są. Dobra. No tu nie uniknę, niestety, nie da rady. A dziaduszek tak w ogóle ma również swoje techniki. I ma m.in. Aqua Rake. On ma taką swoją magię typową dla siebie. Aqua Rake to jest po prostu taki atak wodny. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Mniej więcej coś takiego. Zadaje po 1000 obrażeń, czyli dużo lepiej jak Lock. Generalnie nie pamiętam, jak jego się uczyło tych nowych sztuczek, ale jakoś tam się go uczyło, chyba że z poziomem dostawał. No tego już nie pamiętam niestety. Do sprawdzenia. Normalnej magii on też się może uczyć oczywiście, ale... To jest taka jego indywidualna technika. Tak jak Lock ma Steel, czy tam Sabin ma Blitz, to on ma właśnie ten Lore. Tu musimy iść chyba do prawych drzwi, z tego co kojarzę. Kolejne baluny.
ten Ice 2 zabiera aż 21 mana pointów, więc fajnie jakby czasami ktoś inny go rzucił. Bum. Bajera. No a na końcu tego domku będziemy... O, Lok poznał Regen. Na końcu tego domku będziemy walczyć z bossem. Kurde, chciałem to ominąć. Dobra, niech on sobie tutaj użyje tych swoich wodnych fikołków. To jest bardzo fajny atak. Ma jeszcze jakiś drugi atak, ale teraz nie pamiętam, co to robiło. A, tutaj mamy różdżkę ognistą. Kurde, myślałem, że się prześlizgnę tam. Dobra, znowu Lok. Ważne, że mamy już tę magię i że już jestem wyposażony dobrze. I tak w ogóle chyba w dzisiejszym odcinku będziemy już zmierzać do ostatniej lokacji pierwszego świata. Lok poznał Cure 2 i Terra poznała Scan, więc chyba Terra już umie wszystko, co miała się nauczyć. A nie, jeszcze Regen się uczy. A Regen czasem ktoś nie miał również, żeby się szybciej nauczyć? A nie, to jest Remedy. No dobra, no to niech tak zostanie. O kurde. O, lodowa różdżka. To jest fajne. Przynajmniej tutaj. Właśnie Strago generalnie będzie się posługiwał różdżkami. I taką jaką różdżkę mu damy, to wtedy jego atak podstawowy zadaje takie oto obrażenia, nie? Od żywiołu konkretnego. Jak wiemy, że jakiś boss jest podatny na lód, to mu przed walką dajemy wtedy różdżkę lodową i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest źródło ognia? I to jest boss. Taki oto bomblet. On jeszcze tutaj generuje pozostałych, ale my już się o to nie boimy, bo my mamy tutaj konkretne akcesoria, żeby... Przy okazji pokażę wam, jak użyć tego morf, jak Terra używa morfa i jak to wpływa na nią. Bo jeszcze nie widzieliście. No, on tym Fire 2 potrafi pociągnąć. O, ona się zmienia w takiego esperka, zresztą no, takiego jakim jest. I teraz jej ataki magiczne dodają takiego kopa, że patrzcie za ile ona zada obrażeń. 6120. Gdzie normalnie by zadała tych obrażeń, nie wiem, no z 1500 może 2. Ale to trwa pewien czas, ale potem chyba z tego co pamiętam można drugi raz się zmorfować. Dobra, Lok dostał poziom. Także Terra, jeżeli chodzi o magię, to jest taka przekozaczona, że po prostu... Realm, gdzie jesteś? A tu już jest rozpruwacz i ją próbuje odciągnąć od płomieni. Realm! Uwaga, za późno! Chałupa się wali. Rozpruwacz dzielnie walczy z ogniem. I na ratunek przyszedł Shadow. Oczywiście on przyszedł uratować pieska, ale przy okazji się pozbędzie się wyciągnie też innych. Jest na tyle mocny, że spokojnie 4 osoby bierze na barki i idzie sobie dalej. A nie, użyję mojego smoke bomb. To jest taki itemek, który pozwala uciec z walki. Można go kupić normalnie, ale ja z tego nie korzystam. W porządku? Tak, dzięki dziadku. Podziękuj tym ludziom. Dziękuję.
Nasze miasto już teraz nie jest tajemnicą. Wszyscy znacie magię? Jak to się dzieje? To jest wioska wojowników Mage, Mage. Dawno temu ludzie używali Magicite, by uczyć się magii. To byli wojownicy Mage. Myślałem, że zaginęli dawno temu. Po wojnie magii Espery odleciały do nowego świata za wrotami. Chcieli żyć w pokoju, niewykorzystywani przez ludzi. Tu nas zostawili. Wszyscy ludzie nami pogardzali, myśląc, że to my wywołaliśmy wojnę. Wysyłano ludzi, by na nas polowali. Nie było żadnych sądów. Tylko dlatego, że wy używaliście magii, a oni nie? Kilku wojowników Mage uciekło i schroniło się tu, to nasi przodkowie. Nasze mocy z wiekami słabły, ale część z nich pozostała. Może potrafiłbyś nam pomóc? Więc naprawdę chcecie odnaleźć Espery? Jestem wam to winien, Zarelm. Pomogę wam je odszukać. Ja też. O, nie sądzę. Co za stary pierdziel. Ale gdzie zacząć szukać? Jeśli są tutaj, to pewnie ukrywają się w górach na zachodzie. Czemu tam? Góry te mają magiczne właściwości. Ponoć tam stworzono espery. Może to miejsce je przyciąga? No, Shadow już się ulotnił. Warto sprawdzić. Fajny ten Shadow, on miał tutaj działać z nami, a nie. Dobra, wszyscy są wyleczeni, więc jest spoko. Wiemy, co musimy zrobić. Musimy iść na zachód w poszukiwaniu gór Esperów. O, jest wątek Shadowa. Muszę wam powiedzieć, że chciałem tylko odzyskać psa. No mówiłem. Dokąd to? Sam poszukam esperów. Realm się zakochała chyba w rozpruwaczu. Rozpruwacz, noga. Okej, tutaj generalnie dosyć groźni przeciwnicy mogą nas spotkać. Mamy taką drużynę trochę niepełną. Sprawdźmy, co on ten drugi atak ma. Revenge. To jest coś na jedną osobę, widzę. A dobra, tak będę atakował z podstawy. Aha, Revenge zadaje 0 obrażeń. Czyli to coś powinno robić mądrego, ale nie robi. No, Lok z tymi swoimi dwoma mieczami to tutaj wystarczająco działa, żeby. O, Lok poznał live, więc prawdopodobnie już mogę mu zmienić Espera. Co on tu ma? Strafima. A nie, jeszcze Remedii musi się nauczyć. Ale dobrze, że już ma live. No to. To mi się podoba. Life co prawda bardzo dużo mana pointów zużywa, ale. Ale fajnie to mieć. Oho, Chimera to jest bardzo niefajny przeciwnik. Nie wiem jak, na co on jest mocny. 999 obrażeń. Czyli ma chyba jakiś limit nałożony. A może nie. Okej. To, że mam tak rozwinięte postacie, to na pewno ułatwia robotę. Zróbmy sobie zapis.
i tu oczywiście musimy się spodziewać randomowych walk. Nie wiem, czy tu będzie... Bolt będzie dobry, czy nie będzie dobry. No, taki przyzwoity, powiedzmy. Strago ma jednak walnięcie dosyć konkretne. On się na pewno przyda w drużynie. Atak od tyłu. A nie miało nie być ataków od tyłu przypadkiem? Bym chciał, żeby ona użyła Fire 2. Zobaczymy, czy to... Czy to będzie lepsze od Bolta? No, zdecydowanie. Dobra, wszyscy dostali, znaczy tam Tera dostała poziom, ale Strago się czegoś nauczył i Lok przede wszystkim się nauczył tego remedy, więc teraz mu damy... To mu damy, tutaj nic z tego nie umie, to niech się uczy. A dziadek? Dziadek jeszcze się uczy. Terra zaraz się Regena nauczy, to też będzie można ich zmienić. Różdżkę leczenia znaleźliśmy. Tu jest jakieś wyjście. Nie wiem, dokąd to prowadzi. Nie znam tej lokacji praktycznie, więc będę improwizował. Będziemy szukać drogi. O, na nich Bolt nie jest za dobry. Strago dostał poziom i Terra dostała regen, więc możemy już jej zmienić teraz. Irina, i kogo my jej możemy dać? Czego ona jeszcze nie umie? Z tych najważniejszych, najmocniejszych już umie wszystko. Dobra, dajmy jej tego, tą Siren. Niech tu się uczy powoli tego. Aha, zrobiłem... Ej, ej, Realm mnie ściga. Zrobiłem chyba kółeczko generalnie, więc teraz pójdę w prawo. Abolisher. Użyjmy Ice, skoro Bolt było średnie. Może Ice będzie mocniejszy na nich. No nie bardzo. No i mi zatruli dziada. Bardzo nieładnie. No już wyleczę ich przy okazji, jak już tu jestem w menu. Strago ma prawie 1500 HP. Mocny zawodnik. Tu chyba Fire powinien wystarczyć, z tego co pamiętam. W ogóle to są te Caterpie z Pokémonów. Te zielone. Dobra, ktoś tam coś poznał. Ha? Realm tutaj się kręci, ewidentnie. Dobra, tu chyba można, możemy sobie zapisać grę, z tego co pamiętam. O, właśnie. Zróbmy to i wrócimy do tych posążków tam. Nie do wiary, posągi. Te posągi? Na posągach wyrzeźbiona jest ich historia. Co jeszcze wiesz o tych boginiach? One właśnie stworzyły magię, taką jaką znamy dziś. Realm ewidentnie nie mogła w domu wysiedzieć. Więc są magicznymi boginiami? Można tak powiedzieć. Czuję ich moc.
Posągi są źródłem całej magii. Ponoć espery je stworzyły i umieściły w tym specjalnym miejscu. Przedstawiają niepojętą moc. Espery przybywają tu, by wzmacniać swe moce? A co stało się z kamiennymi boginiami? Legenda mówi, że są ukryte gdzieś poza ludzkim zasięgiem, może za wrotami. Ciekawe, czy bariera chroniąca to miejsce jest wytwarzana przez boginię. Uff, ale historia. Jeśli posągi przyciągnęły espery, to muszą tu gdzieś być. Pokazali nam, warto sprawdzić. Pokazali nam, gdzie szukać. Espery stworzyły posągi, by uczcić pokorę bogiń i by mogły one spoczywać w pokoju. Rzekły też nigdy nie pozwolić wykorzystywać mocy bogiń. No dobra. Stary kumpel wpadł. Gehe. Te świecące posągi są moje. To przyciągnie uwagę Siegfrieda. Pamiętacie Siegfrieda? Był w Phantom Trainie. Taki poszukiwacz skarbu. O, jak świecą, są przepiękne. Hej, Zezolcu. Nigdy się nie nauczysz? Zawsze mówili, że opornie idzie mi nauka, ale jem szybko. No i cóż, musimy pokonać Ultrosa po raz trzeci, zdaje się. Mam więcej żyć niż ramion. Dobra, na niego Aqua Rake to raczej nie zadziała, więc użyjmy różdżki. I walnijmy go z Bolta. A teraz ognia. Chyba Terrę będzie można przemorfować, bo to taka pseudo-walka z bossem jest, to chwilę może zająć. O, ten się przybliża tutaj. Spróbuję jeszcze raz ten revenge użyć, może to coś da. A, coś tam dało. Kału nie ma. Okej. Okay. Teraz możemy ładować od razu z grubej rury. No, 5300. Dziadku, jestem tu. Realm, miałeś zostać w domu. Nie mogłem stracić okazji do poćwiczenia rysunków. No, słodziutki, ktoś ty? Jak śmiesz? Jestem Ultros. Realm i Ultros. Co wy wyprawiacie? Słuchaj, Ulciu. Popozuj chwilę dla mnie. Nie jestem twoim dziecinnym kolegą. Nie mów do mnie w ten sposób. Nie chcę portretu. Wygrałeś. Już nigdy nic nie narysuję. Już dobrze. Zwyczajnie skoczę w przepaść. Nie, nie skacz, błagam. Mała szantażystka. Szept, szept. Jak śmiesz tak traktować tą miłą Realm? Nigdy ci nie wybaczę, jeśli ją skrzywdzisz. Cóż, to co niby mam zrobić? Poproś ją, by cię namalowała. Ona naprawdę potrafi uczynić cię ładnym. Nie bądź bez serca. No dobrze, wujek Ulcio naprawdę chce, byś namalowała jego portret. Hehehe, spodoba ci się. Szybko, wracajcie tu. Dobra, i teraz musimy zrobić szkic. Realm... Ultros przeobraził się, uważaj na jego atak trzeźwiołowy, aha. No to chyba wystarczy, że... Teraz ten szkic zostanie rzucony. Tentakl. Jak to możliwe? Ja jestem tylko... głupią ośmiornicą? No, tak trochę w formie samouczku zobaczyliśmy, jak działa Realm. Hej, widzieliście mnie? Byłam wspaniała. Czy nie będę bardziej przydatna niż wapniak? Wapniak? Chyba nie zaszkodzi mieć cię przy sobie.
To już dobrze, jeśli nalegasz, tak lepiej. Okej, okay, i Realm przyłączyła się również do naszego zespołu. Realm ma taki oto... Ja wrzucę tylko do drugiego rzędu, i w sumie Strago też do drugiego rzędu. Ona ma taką swoją technikę, że ma ten właśnie szkic i może narysować po prostu przeciwnika, z którym walczymy, i będzie to używało dokładnie jego ataków wtedy. Nie jest to nic super, ale jest coś takiego. Coś tu jej damy, żeby miała... Nie wiem, co tu jest dobre. Unika ataków od tyłu i zasadzek. No to ja to miałem przecież użyte już na kimś. No dobra, mało ważne. Dajmy jej też Espera oczywiście, żeby coś tam się uczyła. Tego Meduina. Bo to trzeba korzystać zawsze z każdej okazji. Dobra, zróbmy sobie jeszcze raz save'a teraz. I w sumie użyję namiotu. Żeby tu się wyleczyć na maksa wszystkimi, bo tam każdy trochę poobrywał. Lok stracił dużo magic pointów. I tutaj mamy takie zapadki. Będziemy wchodzić sobie każdą po kolei. No, użyję tej szkic, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Stworzyła takiego robaczka i ten robaczek po prostu użył ataku jakiegoś tam, nie? Który ma ten oto robaczek. Tak naprawdę to przy takich walkach to nic nam nie daje, zupełnie taka postać. Ale przy walkach z bossami jak najbardziej. Tu będziemy w te zapadki sobie wpadać od góry zaczynając. Teraz w którą stronę? Bo chcemy wszystkie znajdźki znaleźć. O, dobrze poszedłem. Jakąś zbroję podniosłem, ale to sobie tam przy okazji kiedyś posprawdzam. I tu mamy... Chocobosud. Strój Chocobosa. No dobra, jak chcę teraz wyjść, po prostu przeskoczyć. Naszkicujmy takiego ziomka, zobaczymy, może trochę lepszy atak będzie. Blaster. Miss. Pięknie. Ja będę nią po prostu atak podstawowy robił. Te szkice nie mają sensu. A tu chyba muszę zaskoczyć tędy. Ale bardzo dużo tych walk tutaj jest losowych. Aż za dużo jak dla mnie. Praktycznie co parę kroków. Wow. Dobra, zmiotło Realm z powierzchni ziemi. Oni nie mają ataków podstawowych żadnych. Ej, no nie podoba mi się to. To jest słabe, bo teraz oni nie dostaną doświadczenia i punktów. Oczywiście nic im się nie stało, oni są normalnie z powrotem w drużynie. Teraz nie wiem, gdzie ja mam iść. Tutaj. Nie tutaj. Prawo. Ojej, to trochę zajmie niestety. Jak ktoś jest niecierpliwy, to może 3 minuty sobie przeskipować. Dobra, czegoś tam się nauczyli. No i tak muszę łazić tutaj. No chcemy wszystkie znajdźki, bo to się wszystko nam przyda niestety, albo stety. Teraz wejdziemy sobie do tej drugiej zapadki. A trzecia zapadka prowadzi nas już w to miejsce, gdzie powinniśmy iść, więc... Dobra, znowu ktoś tam dostał poziom, ktoś się czegoś nauczył. Dobra, znowu mnie gdzieś wywiało.
Teraz chociaż wiem, gdzie mam iść. Dobra, Relm wyleciała, ono jest akurat nieprzydatne. To jest, Relm chyba jest tak naprawdę jedyną postacią w całej grze, której faktycznie nie będę korzystał. Ej, no ale oni tak jak mi będą wystrzeliwać te moje postacie, to... to nie zdążę ich zabić. To tylko Strago został. Właściwie nie wiem, co by się stało, jakby wszystkich czterech mi wystrzelił. No na pewno by to nie był game over. Chyba by to było potraktowane tak, jakbym uciekł po prostu z pola bitwy. Ale za to Strago dostał 2,9 tysiąca expa, bo sam został. Dobra, jest tutaj... a, to jest tylko X-Potion. No ale cóż, no wszystkie znajdźki trzeba znaleźć. Taki już mój los. Widzę, że już mamy 30 minut na liczniku, a ja liczyłem, że jeszcze w tym odcinku udamy się na latającą wyspę. Zobaczymy, jak to pójdzie. Chodzi mi tylko o to, żeby się tam dostać. Jak tu już w sumie niewiele zostało, bo teraz wpadam tu i chyba już będzie koniec. Muszę tylko iść do góry. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo jak też nie, to już nie wiem. Bardzo zamieszana jest ta lokacja. Dobra, Fire 2 tutaj powinno rozwiązać sytuację, bo... o, właśnie. Nie, ten jeszcze przeżył. A. Zrobił taki atak kamikadze. Jeszcze mi zabrał życie, ale już umarł. O Boże, no trzy kroki. Dobra, ja uciekam z pola bitwy. Mi się nie chce po prostu walczyć już. No tak, a on teraz nie może uciec. O Boże, bo on ma berserka. No to sobie popatrzymy. Niech go zabiją po prostu szybko. Przecież on tu będzie walczył przez... wiecie co, ja zrobię... a, dobra. Walka się skończyła. Weźmy go tylko... przywróćmy do życia. Bo został spetryfikowany. Okej, tutaj jesteśmy... o! Dotarliśmy do Espera. To są Espery? A co z wami? Nie myślałem, że tak wyglądają. Staruszku, weź Relm i wyjdźcie stąd. Relm nie może dać spokoju. Aha, zostali otoczeni. Jura, stać. To jest chyba jeden z tych, którego poznaliśmy w retrospekcji. Co to jest? Czuję wewnętrzną moc Terry. Przeraża mnie. Ciekawe, czy znów zamierza latać.
Jesteś jakaś inna, czuję od ciebie promieniowanie znajomej mocy. Jesteś tym esperem, który wyleciał przez wrota? Nie mamy przyzwolenia odwiedzać waszego świata. Zebraliśmy się u wrót, by znaleźć sposób uwolnienia naszych przyjaciół. Zbieg okoliczności sprawił, że Terra wtedy je otworzyła. Czułam waszą obecność przez wrota. Wykorzystaliśmy moment otwarcia wrót, ale w waszym świecie straciliśmy kontrolę nad mocami. Zrównaliśmy miasto z ziemią, zabiliśmy niewinnych. To samo stało się ze mną, straciłem kontrolę nad mocą. W waszym świecie musi być coś, co pozwala wam odpowiednio ogniskować moc. W naszym świecie musicie uważać. Bardzo nam przykro z powodu wyrządzonych wam krzywd i cierpienia. To już przeszłość. Imperium chce zawrzeć z wami pokój. Może pójdziecie z nami? Tak łatwo nam wybaczą? Idźmy do Tamasa i pomówmy z Leo. Dobrze. No to będziemy mieli teraz scenkę. Generale Leo! Lok, wróciliście. Espery zrozumiały nasze pragnienie pokoju. Jestem generał Leo. Jak ciebie nazywają? Jestem Jura. Zrobiliśmy wiele złego waszym ludziom. Może to nie czas i miejsce prosić o wybaczenie, ale... Nic nie mów. To my chcemy przeprosić. Chcieliśmy zdobyć waszą moc. Jakże blisko byliśmy kolejnej wojny magii. Trzeba to zostawić za nami. To chyba koniec naszego zadania. W końcu skorzystam z tej ciszy i spokoju. Wróćmy do Vector. Celes. Proszę, ani słowa. Wzruszające, dziadku. Dzieci. Aha. Znajomy śmiech. Ktoś tu uciekł z więzienia chyba. Hehe. Może mała magitekowa rozruba? Kefka, co ty robisz? Łahaha, rozkazy Imperatora. Mam przynieść Magicide, które zostanie z tych esperów. Jego ekscelencji. Strzeżcie się, espery. Czas umierać. Czyli Imperator oszukał wszystkich. Włącznie z generałem Leo i wszystkimi innymi. To jest łajza jednak, nie? Ten Kefka. Idioci. Nie obchodzi mnie niewinny wygląd tej wioski. Spalić ją. Kefka, nie. Zamknij się. Dobra, teraz jesteśmy generalnie generałem Leo, ale nic tutaj nie możemy zrobić innego, jak po prostu podejść do Kefki. Kefka, zachowujesz się niehonorowo, nie pozwolę ci. Szok, możemy na nim użyć takiego ataku szok. Generał Leo generalnie nigdy nie będzie należał do naszej drużyny.
Więc to jest tylko taki jednorazowy wybryk, tak jak było z Bannonem. Patrzcie na to, ile on ma ataków podstawowych. Generalnie fajna postać, bo ma 4 ataki. Do tego ma dobrą obronę. Musimy tutaj po prostu trochę poklepać Kefkę standardowo. Ten szok chyba jest lepszy, ale widzę, że już po walce. Ach, Leo, żołnierz do ostatniej chwili. Gdzie jesteś, Kefka? Pokaż się. Imperatorze Gestal, potrzebuję cię. Leo. O, panie. Wybacz, Leo, że nawet ciebie oszukałem. Moim celem było zbierać Magicite i rosnąć w siłę. Proszę cię, zrozum. Imperatorze, nic nie mów, wiem co czujesz. Łehehe, dokładnie. To co teraz musimy zrobić, to pozbierać Magicite. Ale panie, gdzie wartości, o które walczyłem? Leo, utniesz sobie teraz dżemkę. Bardzo, bardzo długą. Myślałeś, że już po mnie? To był tylko mój cień. No a jak podobał ci się mój gestal? Powinienem chyba zostać aktorem. Tak, generale? Ale z ciebie pocieszny chłop. Milcz, Kefka. Groźba? Więc w dodatku jesteś mały brutal. Powiem twojemu panu, że musiałem wyeliminować zdrajcę. Nienawiść. Wow, tak, czuję tu dzisiaj niesamowite moce magiczne. Fala za falą czystej, magicznej energii. No niestety generał Leo skończył swój żywot z honorem chociaż. Odpadł kamyczek od bramy. I wrota się otworzyły. Czekajcie, chcemy pomóc. Szybko. Ruszać się. No i dzieją się złe rzeczy tutaj, generalnie teraz. Powiedzmy, że mój sukces to nasza wspólna zasługa, a co tam? Przypomnijcie, bym pokazał wam kiedyś moją kolekcję Magicite. Może spotkacie jakieś znajome twarze? A teraz hokus pokus Magicite. Najpierw zneutralizuję wasze zdolności. Zneutralizował też żołnierzy swoich. A teraz esperki, zobaczymy co macie. Kefka już teraz wariuje ostro. Robi co chce. Ech, chcesz mnie? Oto jestem. Jakiś ifryt czy coś takiego?
dostał Fire 3 i tylko go wyleczyło. No nie mogę, naprawdę myśleliście, że można mnie pokonać? Urocze. A teraz moje małe, śliczne Magisai. Chodźmy wspólnie wybudować nowe Imperium Kefka. Głacha. Och, są ciepłe w dotyku. Moje skarbeńki, moje. Jest chory człowiek. To żałosne, nie wiedziałem, że takie z was cieniasy. Czas to wszystko zakończyć. Można epilepsji dostać. Uff, chyba mam dosyć Magisite na jakiś czas. Czyli póki nie skieruję się do waszych drogich wrót. Nie wierzę w to. No i tak się skończyła kariera generała Leo. Ludzie ciągle szukają mocy. Czy oni wszyscy chcą być jak ja? Tyle chciałam się od ciebie nauczyć. O, rozpruwacz przyszedł. Rozpruwacz? Ale paskudna rana. Straciliśmy nie tylko Leo, ale i Shadowa. Przeklęci. To musi wystarczyć. Był taki łagodny. Pójdę z wami. Martwię się teraz o Edgara i innych. Wiele bym dała za to, by byli bezpieczni. Okej. Przyleci chyba po nas statek, na to wychodzi. Już naprawiony po upadku. I cała banda, jak widać, jest zdrowa. To niewybaczalne, Imperator to kłamca. Dzięki Edgarowi uciekliśmy, nim stało się coś złego. Nieźle, Edgar. Znałem dziewczynę, która przyniosła nam herbatę. Po chwili wydała nam cały ich plan. Więc w końcu znalazłeś swoją... Uważaj na słowa. To są panie. Byłem prawdziwym dżentelmenem. Generał Leo zginął z ręki Kefki. Sir Leo nie żyje? Wielka to strata, wspaniały żołnierz. Trzeba przemyśleć nasze plany, wróćmy na statek. Mogę iść z wami? Ktoś ty. Jest jednym z mieszkańców miasta. Jest potomkiem wojowników Mage, może być bardzo pomocny. Należy się spodziewać, że Imperium wkrótce użyje nowego nabytku. Ja też. O, nie sądzę. Jasne, dzieciaku. Co? Kim jest ten nadmuchany instruktor aerobiku? Ale ma niewyparzoną gębę. Ach, zaraz namaluję ci portret. Przestańcie już. No już dobrze, jeśli nalegasz, tak lepiej. Idziemy. Patrzcie, jaką już mamy bandę rozwiniętą w ogóle. Coś nie tak, kochasiu? Ile masz lat? 10, a co? Ten już patrzył, czy może być potencjalna kobieta dla niego. Ja też idę z wami. Zbyt szybko dorastasz, wyluzuj trochę, okej? Okay? Nie wiem, co on zauważył, ale... O, teraz Realm jest jako nasza główna postać. Ale z racji tego, że odcinek jest już bardzo długi, to w kolejnym odcinku udamy się już... Pokażę wam, jakie są ostateczne plany i udamy się do ostatniej lokacji, tak żeby zakończyć pierwszy świat. Także dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnych.